Mianowicie dzisiaj będzie odcinek dla śmieciarzy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w środę. W ogóle czuję się jak taki proboszcz na tym, na przyświętej, jak tak proboszcze często mówią. No, w imię Ojca znajduje się Święty Amen, Pan z Wami. Obchodzimy dzisiaj 24. niedzielę zwykłą. Po co to komu mówić takie rzeczy w ogóle, kto tego go obchodzi? Więc nieważne, że dzisiaj jest środa. Witam serdecznie w kolejnym odcinku jednym słowem. Moi drodzy, było słowo parakletos w poniedziałek. Dzisiaj będzie słowo podobne, bo będzie perikataros. Czyli, jak się łatwo domyślić, spojrzałem ze słowniku i sobie obróciłem stronę i mi się znalazło inne słowo. Ale ono bardzo pasuje do trylogii duchozesłańczej. To słowo perikataros. Co to znaczy perikataros? I teraz proszę się nie obrazić, bo perikataros to znaczy śmieć. W sensie ty śmieciu, perikataros. Skąd się wzięło to słowo? Ono oczywiście jest z Biblii. Jest strasznie fajne, bo Święty Paweł tak nazywa chrześcijan. Mówi, że to są śmieci. Mianowicie, gdzie i jak, zaraz wytłumaczę. Ale słówko się składa, jak zawsze się łatwo domyślić, z dwóch członów. Peri i kataros. Ci, którzy są związani z Dominikanami, to od razu wiedzą, o co chodzi. Dlatego, że kiedyś była taka herezja katarów. Właśnie tak powstał zakon Dominikanów do tego, żeby zwalczać te herezje, żeby nawracać katarów. Katarzy to byli ludzie tak zwani nieskazitelni. Dlatego, że właśnie słowo kataros to znaczy nieskazitelny, czysty, taki, no taki właśnie bez żadnej rysy, taki, no taki czyściutki. Oni się uważali za właśnie takich, że trzeba dążyć do pewnej takiej nieskazitelności. Ktoś się powiedział, że to jest bez sensu. Ale nie chodzi o katarów. Skąd się wzięło to słowo? Bardzo ładnie to słowo powstało. Peri to znaczy krążyć wokół, dookoła, tak dookoła. I kataros, czyli czystości. Czyli słowo śmieć się wzięło stąd, że jak wyczyścisz wszystko już, to to, co ci zostanie, to jest śmieć. Stąd się wzięło to słowo. Ale ja bym chciał, żebyśmy na to słowo spojrzeli trochę inaczej. Dlatego, że to słowo się pojawia u świętego Pawła, tam, gdzie święty Paweł mówi w liście do Koryntian, że staliśmy się jakby śmieciem dla tego świata i odrazą dla tego świata. On tam mówi o swoich doświadczeniach różnych trudnych, gdzie go odrzucali. I to mi się kojarzy z taką rzeczywistością. Zauważcie, że jak ktoś się kręci nieustannie wokół nieskazitelności, czystości, dobroci, doskonałości i tak dalej. I mam na myśli same dobre rzeczy. W takim sensie próbujesz się kręcić wokół dobra, świętości, doskonałości, to bardzo często ludzie się od ciebie odwracają. Ostatnio spotkałem taką osobę, to było ze 3 dni temu, z którą rozmawiałem. I ona mówi, proszę ojca, od momentu jak się nawróciłam, a rzeczywiście nawróciła się z jakiejś takiej dosyć trudnej sytuacji życiowej, naprawdę z dużych grzechów. Mówi, od momentu jak się nawróciłam, to mówi, 3/4 moich przyjaciół nie chce mieć ze mną nic do czynienia. Dlatego, że uważają, że zwariowałam, że jestem w ogóle do niczego i tak dalej. Ja myślę, że to jest dokładnie to. Ona się zaczęła kręcić wokół świętości. Zaczęła się kręcić wokół czystości, nieskazitelności, tego, żeby nie żyć w grzechu i tak dalej. I to sprawiło, że niektórzy ludzie traktują ją jak śmiecia. Otóż uwaga, jak ktoś przyjmuje Ducha Świętego, to spodziewa się tego, że część ludzi się od ciebie odwróci. Naprawdę. Dlatego, że niewygodnie jest mieć obok siebie kogoś, kto wcześniej żył w grzechu i był dla kogoś wspólnikiem w grzechu, a teraz mówi, już nie chce grzeszyć. Dlatego, że staje się pewnego rodzaju wyrzutem sumienia dla innych. I nie bójmy się tego, że czasem, kiedy jesteśmy chrześcijanami i się otwarcie do tego przyznajemy, wtedy, kiedy próbujemy żyć według różnych wartości, próbujemy dobro robić, próbujemy mówić, nazywać zło po imieniu, to część ludzi, część naszych przyjaciół, część naszych znajomych przestaje się z nami zadawać. Pan Jezus zresztą to wszystko oczywiście opowiedział, że tak będzie. Mówił, że jak będziemy się nawracać i będziemy z Nim blisko, to ojciec powstanie przeciwko synowi, córka przeciwko matce, brat przeciwko bratu, nawet o śmierć się przyprawią. Pomyśl o tym, bo bardzo możliwe, że gdzieś czasem, no właśnie, trochę rezygnujesz i trochę tak się, że tak powiem, ześlizgiwujesz ze swojej wiary, dlatego że nie chcesz, żeby się inni od ciebie odwrócili. To jest pewnego rodzaju konsekwencja. Przepraszam, że to powiem, bo to głupio zabrzmi, ale chrześcijanie to są czasem śmieci, czyli takie jednostki, których ten świat nie chce. I dobrze, i tak ma być. Święty Paweł się tego nie boi, mówi. Jesteśmy czasem jak śmieci, dlatego że kręcimy się wokół świętości. Fajnie by było, jakbyśmy, że tak powiem, tego się nie wstydzili i w to szli. Tutaj tylko trzeba czasem tak uważać, myślę, bo czasem, że tak powiem, my sami jesteśmy powodem tego, że się ludzie od nas odwracają. To nie polega na tym, że dlatego się odwrócili, bo jesteśmy święci, tylko odwrócili się dlatego, że jesteśmy, przepraszam, że to powiem, świętojebliwi. Głupie to słowo, ale czasem tak jest. Czasem się tak dzieje, że ludzie mówią, że ty to jesteś po prostu świętszy od papieża.
w takim sensie, że czasem ta nasza świętość to nie jest żadna świętość, tylko to jest takie fałszywe czepianie się po prostu wszystkich innych ludzi, że oni nie są tak doskonali jak my. Ja nie o tym mówię. Bo ja też znam czasem takich chrześcijan, którzy mnie po prostu doprowadzają do szału i mam ochotę, że tak powiem, odciąć się od nich i nie chcę być już ich przyjacielem. Ale nie dlatego, że oni są dla mnie wyrzutem sumienia, tylko są po prostu chamsko upierdliwi w swojej takiej świętości coś tam. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym ja to mówię. To trzeba uważać, bo to nie każde odrzucenie przez innych związane jest z tym, że się do Pana Boga przybliżyłeś. Czasem jest odrzucenie dlatego, że po prostu zwykły cham jesteś, nie? I ludzie nie mogą cię znieść. Nawet tej takiej twojej świętości. To był ci taki na marginesie jeszcze kiedyś taki bardzo znany wykładowca, nie powiem jego nazwiska, żeby go tu nie pogrążać. Jeden z najlepszych patrologów naprawdę, jakich znam na świecie. Genialny patrolog. Patrolog to taka część teologii o ojcach Kościoła. Mówił kiedyś o świętym Atanazym. Atanazego wyrzucili chyba tam, nie wiem, z 8 razy ze stolicy biskupiej, kiedy był biskupem i wyrzucali go zawsze Arianie, z którymi on walczył. I zawsze się podaje w historii, że Atanazy był prześladowany. A tenże wielki, wybitny profesor patrologii mówi, nie, to nie chodzi o to, że on był prześladowany, tylko on był po prostu strasznym chamem. I oni go nie lubili, dlatego go wyrzucali z tej stolicy biskupiej. Czasem rzeczywiście tak bywa, że to nie chodzi o to, że nas prześladują za wiarę, tylko my po prostu jesteśmy nie do zniesienia. I myślę, że tą subtelną dystynkcję warto zapamiętać.